Bardzo często duże korporacje czy różnego rodzaju organizacje, na przykład zagraniczne, proszą o to, żeby robiąc inwestycję informatyczną, powiedzieć, jaki będzie zwrot z tej inwestycji, czyli ROI. ROI, czyli zyski podzielone przez nasze nakłady, jakie musieliśmy ponieść, żeby móc generować te zyski. Mówimy o zwrocie z inwestycji informatycznych na systemy zarządzania. Teoretycznie wskaźnik jest prosty. Ma swoje zalety, prostota, prosty ułamek. Ma prostą interpretację. Wadą jest to, że już nie do końca pokazuje zmienność pieniądza w czasie i że wynik jest trochę nieobiektywny, jak chodzi o wyznaczenie granicznej stopy zwrotu. No dobrze, ale proszę Państwa, powiedziałem, że ten współczynnik to są nasze zyski podzielone przez te nasze nakłady inwestycyjne. Ale jak interpretować ten zysk? Jeżeli popatrzymy, że chcę wdrożyć system finansowo-księgowy, czyli de facto wdrażam to w komórce organizacyjnej, która z definicji nie generuje żadnych przychodów. Generalnie jest kosztem. Więc w tym przypadku pewnie bardziej będziemy musieli mówić o tym, że być może zmniejszymy pewien koszt. Ale to nie jest komórka, która generuje przychody. Podobnie jest z działem HR, podobnie jest z działem utrzymania ruchu, podobnie jest z działem, który realizuje różnego rodzaju projekty innowacyjne, prototypowe, dział R&D, który być może tylko część projektów ujrzy światło dzienne. Być może niektóre z nich w ogóle będą totalnym kosztem, ale gdyby nie one, nie można było zrobić tych kolejnych, bo pozyskaliśmy wiedzę. No i właśnie wyliczenie w tego typu komórkach współczynnika zwrotu z inwestycji nie jest już takie łatwe. Ale ja w tym filmiku postaram się jednak te prostsze przypadki omówić, żeby nie zakręcić się w tej totalnej zmienności. Więc wyobraźmy sobie na przykład, że chcemy uruchomić sklep internetowy albo jakieś oprogramowanie B2B, że będziemy mieli konkretnych klientów, którzy w takim sklepie będą mogli się zalogować i zamówić u nas produkty, które z chęcią im sprzedamy. Jeżeli to jest zupełnie nowy kanał sprzedaży, nie ma problemu. Będziemy wiedzieli, jakie mamy przychody z tego kanału i będziemy wiedzieli, ile kosztowało nas to oprogramowanie, ile kosztuje jego utrzymanie i tak dalej. Więc ta relacja tego prostego ułameczka do zwrotu z inwestycji będzie prosta i banalna do wyliczenia. No, jeżeli część klientów przejdzie ze starego kanału do tego nowego, to ten nasz wzór się delikatnie dezaktualizuje. Ale zostawmy ten przypadek. Podobnie będzie w różnych rodzaju usługach typu self-service, jakie świadczą na przykład operatorzy telekomunikacyjni, że uruchamiają w internecie sprzedaż jakichś usług telekomunikacyjnych. Jest to znowu nowy kanał sprzedaży, w którym generujemy przychody, wiemy, ile trzeba było w to oprogramowanie wrzucić. Znowu wyjdziemy w tym ROI. Podobnie w usługach bankowych. Tak a propos, pamiętacie Państwo, jak wyglądało 10-15 lat temu organizacja banku, ile tam ludzi pracowało, ile dzisiaj pracuje? Czyli inwestycje informatyczne tam przyniosły jakiś efekt. Bardzo podobnie będzie w jeszcze innych obszarach, o których może powiem później, ale chcę zwrócić uwagę na takie wdrożenie właśnie w obszarze finansów, o którym powiedziałem, że ono nie jest takie łatwe już do wyliczenia, jak chodzi o zwrot z inwestycji. No pod paroma wyjątkami. No na przykład może być taka sytuacja, że mamy jeden dział finansów, mieliśmy kilka działów finansów, zrobiliśmy pewną konsolidację, mamy jeden, który obsługuje na przykład całą grupę kapitałową. Można się domyślić, że koszty spadną, bo część ludzi nie będzie miało pracy, więc jak gdyby tutaj zwolnimy pewne koszty wskutek tej inwestycji. Podobnie może być, jeżeli to jest jakiś centrum usług wspólnych, czy jeżeli wdrażamy cyfrowe procesy, czyli na przykład skanujemy dokumenty i te dokumenty automatycznie się księgują w naszym systemie i nie potrzebujemy do tego ludzi. No tu też możemy mówić, że być może będą jakieś oszczędności. Podobnie będzie
Jeżeli wdrożymy inne rozwiązania, na przykład w HR-ach, wystawimy jakiś kiosk internetowy, gdzie ludzie będą mogli sobie drukować zaświadczenie o wynagrodzeniu, gdzie jakieś tam mogą sprawdzać rzeczy urlopowe, nie będą obciążali pracowników HR, więc może być ich mniej. Czyli znowu jakiś koszt możemy ograniczyć, ale to dalej są komórki, które nie generują zysku. Jeżeli to jest dział kontrolingu, który dostarcza strategiczną informację na temat na przykład kosztów ponoszonych w danych miejscach powstawania kosztu, MPK-ach, czy na przykład w zasobach, w kanałach dystrybucji, jaki klient jest rentowny, jaka grupa produktów, produkty. W tym momencie dostarczamy informacje, ale czy umiemy wycenić tą informację, ponieważ w tym naszym wzorze na zwrot z inwestycji nie pojawia się wycena informacji, pojawia się zysk. A my na podstawie, wykorzystując tą informację, jesteśmy w stanie być może wygenerować zysk, jeżeli podejmiemy mądre decyzje. A czasami jak mamy nosa, to jest ważne w biznesie. Ale wchodzimy w elementy trudniejsze do wyceny. Mówimy o tym, że jest pewna informacja i wykorzystanie jej, czyli to jest jakiś kapitał, który firma, nowoczesna firma gromadzi, wykorzystanie jej może coś wygenerować, ale wprost nie generuje. Wygeneruje, jeżeli tej wiedzy użyczymy innym komórkom. Czyli tak naprawdę powinniśmy umieć sprzedawać tą wiedzę inną komórkom i wyceniać ją, jeżeli chcielibyśmy taką wewnętrzną rentowność komórki liczyć. Podobnie jest w tematach bardzo modnych, takich typu miękki HR, czy zarządzanie talentami, gdzie mamy pewne ścieżki, zarządzanie ścieżką kariery, szkoleniami, gdzie mamy zarządzanie kompetencjami, gdzie możemy sobie powiedzieć, że mamy człowieka, który rokuje, ma potencjał i jeżeli będziemy odpowiednio nim kierowali, to być może on będzie przynosił większe przychody dla firmy. Być może. Jeżeli będziemy umieli mądrze tym zarządzać. Ale to jest znowu, to jest pewna rzecz taka bardzo miękka, którą bardzo trudno jest wycenić, bardzo trudno przerobić, jak to się przełoży na zyski. Podobnie jak wiedza na temat tego, co będzie, jak go nie przeszkolimy, co będzie, jak nie zapewnimy mu rozwoju. Więc to są takie elementy bardzo, bardzo trudne, jak chodzi o wycenę. A chcę też zwrócić uwagę, że jeżeli wejdziemy w taki klasyczny system ERP w firmie produkcyjnej i chcemy usprawnić produkcję, chcemy, żeby tam się coś zadziało. Na przykład wdrażamy system do zaawansowanego harmonogramowania produkcji. Po co go wdrażamy? Po to, żeby wyprodukować więcej, nie ponosząc jakichś dodatkowych inwestycji w park maszynowy na przykład, czy w zasoby ludzkie. Tylko chcemy lepiej wykorzystać to, co jest. Albo dostać lepszą informację, lepszą podpowiedź, co trzeba zrobić, żeby więcej zarobić. Ale proszę zobaczyć, że dostajemy pewien miękki twór, który nie jest prosty do wyceny. Żeby otrzymać ten twór, muszę mieć pewne zaplecze ludzi, którzy zasilą mnie danymi, którzy odpowiednio zarejestrują dane. Ten cały łańcuch zależy od tego, jaką informację wyprodukuję na wejściu, jaką dostanę na wyjściu, jak ją wykorzystam. Znowu, powiedzenie przy takim wdrożeniu, jaki jest zwrot z tej inwestycji, nie jest pytaniem banalnym. Chcę Państwu pokazać na prostym przykładzie określenia celu, który chcę osiągnąć, jednego z celów, który chcę osiągnąć podczas wdrożenia systemu informatycznego. Załóżmy, że moim celem jest obniżenie poziomu zapasu materiałowego oczywiście o 10%. Czyli co? Startując projekt, powinienem zobaczyć, jaki ten poziom zapasu jest dzisiaj i potem jak ten projekt uruchomi się, być może trwa ileś czasu, bo stwierdziłem, że moja stopa zwrotu będzie taka, a taka, tyle chcę wygenerować, albo że będzie ten zwrot będzie trwał tyle i tyle czasu, chcę zobaczyć, jak to wyglądało. No i teraz tak, powiedzmy, że chciałem obniżyć poziom zapasu o 10%, ale wszystko byłoby fajnie, z poziomu książki, z poziomu teorii, to wszystko jest proste, tylko że biznes jest zmienny.
bo mogło powstać wiele różnych zdarzeń, w których celowo podniosłem poziom zapasu, bo na przykład wybudowałem nowy magazyn, a jak go wybudowałem, to po to, żeby coś tam było, więc z definicji na przykład po to go wybudowałem, żeby zwiększyć poziom zapasu w kanale sprzedaży. W tym momencie mam większy poziom zatowarowania tego wszystkiego, a więc no, zaburzam ten swój wskaźnik, w którym chciałbym go zmierzyć. Takich elementów może być więcej. Wprowadziłem nową kolekcję, nowe produkty, nowe kanały sprzedaży, zmieniłem strategię, wskutek czego mój zapas w czasie mógł zmienić się i nie jest związany z wdrożeniem systemu. Jeżeli to był cel, który miałem osiągnąć, że chciałem obniżyć koszt zapasu o 10%, a go zwiększyłem, to moje ROI automatycznie no, pewno będzie niezbyt korespondowało z tym osiąganym celem, ponieważ no niestety, ale złożoność biznesowa, czy to, co się dzieje na rynku, powoduje, że jeżeli nie uwzględnimy tego wszystkiego, co się trwało od początku do końca i oceniam to tak z poziomu takiego helikopter view, z poziomu takiej czarnej skrzynki, to ta informacja będzie nic nie warta. Chcę Państwu powiedzieć, że obliczenie wskaźnika ROI, realnego ROI, z wdrożenia systemu informatycznego graniczy z cudem. Ja w każdym bądź razie wliczę Państwu wszystko. Dziękuję. Do widzenia.